To był trening, nie wygrywanie. Jeszcze raz powtarzam. Wynik nie interesuje mnie. Mnie interesuje jazda, jak zawodnicy sobie radzą parami w ogóle, jak wytrzymują kondycyjnie, jak łapią kąty na tym torze. To trochę jest inny, prawda? Także nie mówmy o wygrywaniu, wysokim przegrywaniu, bo to nie ma znaczenia. Tylko że dzisiaj startowaliśmy w takim ustawieniu, jak pojedziemy w niedzielę. Tak. Czy to znaczy, że to ustawienie jest w tym momencie najbardziej optymalnym? Powiem w niedzielę wieczorem. Chyba tak, no zobaczymy. Widać było, że sobie jakoś tam w paru biegach sobie przeszkodzili nawzajem. Jeszcze porozmawiamy na ten temat, ale no wydaje mi się, że to w tym momencie jest najbardziej takie rozsądne coś. Jonas Davidson, który w Lesznie nie wypadł za lepiej, dzisiaj już zdecydowanie poprawił swoją jazdę. No ja myślę, że on będzie jeździł. Nie ma co patrzeć. Tam akurat może coś mu nie pasowało, może motocykl. No zobaczymy. Na razie no to przeciwnik też nie był taki, ale to dobrze, bo to mi chodziło więcej i o to, żeby pojeździli na tym torze, żeby ten tor popracował, żeby tutaj w warunkach meczowych już zapoznali się z tym torem, bo to jest trening, ale to nie jest taki trening jak normalnie, prawda? Tu już jest taśma, jest czterech zawodników, trzeba się skoncentrować, żeby nie przegrać startu, bo później tak ciężko mijać jest tam. Zanim pojedziemy mecz z Apatorem Toruń, to jutro czeka nas jeszcze mecz taki trening punktowany, dokładnie, gdzie też tym mówiąc. Czy pojedziemy w takim samym ustawieniu jak dzisiaj? No, mam problem, bo nie będę miał jutro Davidsona i Jansona prawdopodobnie, bo coś tam ze sprzętem mu się podziało i pojechali do Bydgoszczy robić. Ale to pomieszamy inaczej. No, chodzi o to, żeby pojeździć.